To kolejny film cyklu Excel w minutę. Zostań ze mną, a opowiem Ci o wypełnianiu błyskawicznym. Jakaż to piękna funkcjonalność. Od Excela w wersji 2013 pojawiła się opcja, która zdejmuje z nas konieczność kombinowania z tekstami. Pozwala żyć bez zagnieżdżonych funkcji tekstowych, bez tekst jako kolumny i innych takich. Zmienia świat. Mowa o wypełnianiu błyskawicznym, albo o skrócie Ctrl-E. Zdecydowanie mowa o skrócie Ctrl-E, przecież nie będziesz szukać jakiejś funkcjonalności. Masz dużo danych umieszczonych w jednej kolumnie. Chcesz mieć konkretne dane w osobnych kolumnach. Na przykład marzy Ci się ściągnięcie nazwisk. Wpisujesz schemat nazwiska, ustawiasz się poniżej i naciskasz Ctrl-E. Ewentualnie dusisz lub ciśniesz w zależności od województwa. Albo chcesz ściągnąć informacje o kwocie transakcji. Wpisujesz schemat kwoty, ustawiasz się poniżej i używasz Ctrl-E. Ta funkcjonalność działa też w drugą stronę. Nie tylko cudownie dzieli, ale i cudownie łączy. Chcesz mieć dane w formie amerykańskiej? Wpisz schemat, ustaw się poniżej i naciśnij Ctrl-E. Przetestuj koniecznie wszystkie oblicza wypełniania błyskawicznego. Nie ma za co.